skąd przyjechaliście? Z Prešova. Tretie najväčšie miesto Slovácii. Ja s takým samochodom jeździm od roku 71. Do 52 lat jeżdżę z polskim Fiatem. To jest mój trzeci Fiat. To kocham, kocham polskie Fiaty. Jest ze mną Marek Prokopowicz, głowa tego wydarzenia tak naprawdę, ale za całym tym, cześć Marek, za tym całym wydarzeniem stoi więcej osób. Gdzie jesteśmy, powiedz, i co to za wydarzenie? W zasadzie wydarzenie ma trzy głowy, bo jest jeszcze Marcin, którego znasz zresztą, robi ze mną te imprezy fiatowe, no i profesor z Politechniki Wrocławskiej Zbigniew Stroka, który de facto nas uczył na tej Politechnice, ale to będzie dnia drugiego. Bardzo dużo ludzi nas wspiera w ogóle z grup motoryzacyjnych, zwłaszcza z Wrocławia, klasyczna strefa Wrocław, ludzie z PZMOT-u, ludzie z fundacji, no sami na pewno nie dalibyśmy rady. Dwa tygodnie my też walczyliśmy o ten rekord, było bardzo gorąco, ja w zasadzie ledwo śpię i widać to chyba po mnie. Słuchaj, nie będę cię męczył, żebyś wymieniał wszystkich współorganizatorów, jasne, wszystkich jasne. Sponsorów, bo to byłoby naprawdę ciężkie. Jesteś pewnie przemęczony, ale za chwilę będziesz szczęśliwy. Bo się jechało tutaj 100, 150, ile powiemy? Chyba 150, tak mi się wydaje. A jeżeli mniej, no to niewiele mniej. Nie wiem, nie zaglądałem tam w te pakiety startowe. Na początku znikały bardzo szybko, potem już nie miałem za bardzo czasu, żeby nad tym panować. Ale przygotowaliśmy się na 150 załóg, tyle było załóg awizowanych na początku. Przyjechało kilka jeszcze takich załóg ekstra. Wczoraj o 22 otrzymałem telefon ze Szczecina, czy jest jeszcze jedno wolne miejsce, i dojechali dosłownie przed chwilą, więc oni po tym telefonie wsiedli w samochody i pojechali. Zorientowali się, jakiej skali to jest impreza. Powiedzmy, dzisiaj 17 czerwca, rajd, pierwszy rajd, pierwszy międzynarodowy rajd rekordów polskiego Fiata. Dokładnie. Pełna nazwa. Międzynarodowy, bo międzynarodowy. De facto mamy trochę tych uczestników. Mamy z Niemiec, mamy z, na pewno z Węgier. Z Luksemburga, Słowacji, Słowenii, Austrii, Niemiec. No, jest gruba impreza. Jest. Słuchajcie, dzisiaj przejazd, ten rajd z kątów wrocławskich do Zamku Topacz. Zamku Topacz, a jutro 18 czerwca strefa kultury dnia Studenckiej Politechniki Wrocławskiej, ulica Henewrońskiego 10. Tak jest. Wy to pewnie oglądacie już po tym wszystkim, natomiast dwa dni mega imprezy. Zapraszam was do oglądania do końca całego odcinka. Jeden kolejny polski Fiat, tym razem z Słowacji. Witamy serdecznie. Pozdrawiam wszystkich ze Słowacji, z Popradu. Tu jest mój kolega, on przyjechał z Poznania, także jesteśmy taki Słowacko-Polska. Paru gości dla ciebie. Powodzenia. Dzień dobry, ze Słowenska, z Koszyc pozdrawiam. Jak macie na imię? Imię Iwan. Iwan. Stefan. Dużo Fiata, rok 71. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak macie na imię? Robert. Robert i? Rudolf. I Rudolf, super. Skąd przyjechaliście? Z Prešova. Trzecie najväčšie miasto Słowacji. Super. Skąd w ogóle miłość do dużego Fiata na Słowacji? Ja z takim samochodem jeździm od roku 71. Do 70... 52 lat jeżdżę z polskim Fiatem. To jest mój trzeci Fiat. Miłość życia. Kochasz? Tak, kocham. Kocham polskie Fiaty. I nawet Państwa, 2600 km. Zobaczcie, kogo tutaj mamy. Dzień dobry. Cześć, witam wszystkich na kanale Jarzyna Film. No my znów w trasie, Ty nie zdążyłeś odpocząć. 5 dni minęło, tak. 6 dni od rajdu Koguta. Znaczy, nie, już odpocząłem i teraz gościnnie jeździmy na wszystkie rajdy. Jeszcze organizator, to miałeś roboty tyle. Czy przyjechałeś, Tomek? Słuchaj, przyjechaliśmy Fiatem karawanem, długim, sześciodźwiowym, prosto z Okęcia, z lotniska, dlatego że z tyłu na tylnym siedzeniu mam ministra, który właśnie teraz cały czas rozmawia przez telefon. Zaglądamy, tak, dzień dobry. Tutaj prosto minister dzwoni tutaj. Można mówić, rozmawiać, także... Nie szarpie? Podróż, no troszkę szarpie, ale to nie z tej strony. No to panie kierowca, proszę nie szarpać. No, bo no to dobrze, to cofka robi. Miłej podróży w takim razie. No dzięki. Kolejne auta startują, a z nami są profesjonalni fotografowie. Czym pan przyjechał? PKS-em. PKS-em, dobra. Fiatem oczywiście. Oczywiście Fiatem, kolegi z Radomia. Znamy go wszyscy, Piotrka Furmana, pozdrawiam. Gdzie można będzie oglądać te piękne zdjęcia, które teraz robisz? Na Facebooku. Na Facebooku, podlinkujemy.
Jest i kolejny uczestnik tego rajdu, jest z nami Damian. Cześć, dzień dobry. Czy przyjechałeś? Duży Fiat i przyczepa niegadów oczywiście, czyli zestaw. Zestaw, ale retro. Nie bez, bez problemów. No nie bez problemów, generalnie 40 km od domu już mieliśmy kłopot z przepustnicą, która się nam zacinała i auto gdzieś tam nie do końca słuchało się polecenia prawej nogi. I szczerze już myślałem, że wrócimy do domu i będę musiał przyjechać normalnym samochodem. Ale cudownie się zepsuło i cudownie się naprawiło. No i ten właśnie, ta pasja, to, ta chęć uczestniczenia w imprezie w sumie, bo takie imprezy ja nie pamiętam w ostatnich latach. Na Węgrzech tak, to jest szacunek dla Węgrów, ale już tylu Fiatów w jednym miejscu, żeby spotkać, nie ma szans. Prędzej maluchy. Maluchy bez problemu, jeszcze w tym roku, ale Fiatów to nie ma. Jaki plan na dzisiaj? Zostajemy na kempingu, Kemping 117, biwakujemy, jeszcze zwiedzamy muzeum w Topaczu, zostajemy sobie do jutra, jutro dalszy ciąg zlotu i potem powolutko do domu. Powolutko do domu, dobra. 78 i też Kosyce? 30 km od Kosyc. Przyjechaliśmy z Zielonej Góry, Tymek i Wojtek. Tak. Dobra, jak widać w tej przebitce, to nie jest zwykły Fiat. Co on ma za silnik? To jest Fiat 74 roku, silnik 1.6, przerobiony silnik 1.6 dwuwałkowy. W przyszłym roku, w styczniu, będzie startował w Monte Carlo. No to naprawdę spora impreza się szykuje. No tak, obiecałem sobie, że na 50 Fiatem 74 roku, tak jak ja, Polski, pojadę właśnie na rajd Monte Carlo. Rewelacja, rewelacja. No to miłego w takim razie rajdu. Dzięki bardzo, miłego, hej. Witam. Witam. Skąd przyjechałeś i czy przyjechałeś? Zielonej Góry. Fiat duży w wersji pick-up, dosyć rzadka wersja eksportowa, sprowadzony z Finlandii. Wersja z laharką ocynkowaną, czyli rzadkość. Okej, okay, a skąd w ogóle pomysł na dużego Fiata? To jest takie uzupełnienie kolekcji, bo jeszcze mam Fiata dużego karetkę kombi. A, no to super. Dzisiaj bierzesz udział w rajd, masz jakiegoś pilota, czy jedziesz dzisiaj sam? Nie, sam, z kolegami jadę. A, no to elegancko. Jest, przyjechaliście, nie zgubimy. Przyjechaliście więcej samochodów, Fiatów. Trójkę. Do powodzenia. Dziękuję. Jest i też ekipa z Warszawy, reprezentacja. Dzień dobry. Cześć. Przyjechaliście na rajd. Dokładnie. Ile pan ma w ogóle Fiatów? Fiatów mam trzy. Trzy, jakie? Właśnie tego. No. Kolejny to jest przejściówka 7.4. Tak. Kolejny to jest taka wersja specjalna, bo to jest Jamnik. Okej. Okay. A jak Jamnik się ma? Jeździ? No właśnie, w robocie. Teraz w czerwcu jest start projektu i renowacji. Ło, no to grubo. Na kanale możecie znaleźć, podlinkowuję. A panu co się stało na rajdzie koguta? Panu się stał kogut. Kogut się stał. Są tego plusy, bo można jechać w naprawdę fajnych warunkach. W sekcja VIP ma się szofera. Mamy szofera, mamy pilota. Ja tu dyryguję wszystkim, dziękuję. No, elegancko. To miłej trasy. Dziękujemy. Fiat 125B, wersja kombi. Postaram się wam znowu przedstawić jakąś kolejną ekipę. Siema, no skąd przyjechaliście? Siema, z Bydgoszczy, z Torunia i z Włocławka. Taka... Piasko pomorskie. Dobrze, reprezentacja. Oczywiście. Który rok Fiata? 8.5. 8.5, jak długo go macie? 2 lata. To jest twój, tak? Tak, to jest mój. Okej, okay. Byłeś 10 lat temu na 40-leciu? Nie byłem. Nie byłeś. Byłem na 50-leciu dużego Fiata w Warszawie. A, pięknie. Ale to produkcja, nie rekordy. No tak, okej. Okay. A skąd w ogóle miłość do polskiego Fiata? Jakoś tak samorodnie. A, samorodnie, no dobrze. Pozdrowienia dla Kałowca, wyemigrował do Wielkiej Brytanii, wrócił z Wielkiej Brytanii, był złomnika. A, także, to ten Fiat. To ten, dobrze, dobrze. To jest Fiat od złomnika. Jeździ, znany Fiat. Oczywiście. Dobrze, i teraz będzie jeszcze bardziej znany. No wiadomo, 50-lecie. I kolejny Fiacik wjeżdża na linię naszego startu. Powodzenia. Rajd się rozpoczął, jedziemy z Dominikiem. Siema Dominik. Siemaneczko.
Dominika możecie kojarzyć z jednego z filmów, link tutaj gdzieś wrzucam. Lecimy sobie jego Fiatem 125P, rocznik, przypomnij mi? 85. 85, idzie jak burza. Jedziemy z kątów wrocławskich do muzeum w Zamku Topacz. Po drodze tutaj okrężnymi drogami do zrobienia około 95 km. Jesteśmy gdzieś, ja wiem, chyba na jednej trzeciej. Za nami sznur Fiatów. Tak, tutaj czasami się zdarza, że ktoś się pogubi, więc się wraca. My jak na razie... Chyba bezbłędnie, nie? No, a powiedzmy, niech tak będzie. Z małym jakimś takim. Z małym taką nawrotką, ale idzie dobrze, więc miejmy nadzieję, że dojedziemy nie po GPS-ie, tylko po właśnie tej tutaj przygotowanej przez Marka i ekipę. Słuchaj, kiedyś tak się jeździło, musi być plan jakiejś podróży, nie? Tak jest, więc lecimy sobie przed siebie, zgodnie z wytycznymi. Jesteśmy w drugim punkcie, tutaj jest gra sprawnościowa, tak? Tak. Gra sprawnościowa, alkogogle. Dominik, jesteś gotowy? Tak mi się wydaje. Tak się wydaje, masz przebiec w alkogoglach tą trasę. Tak mi się kręci w głowie, no jedziemy. To 3, 2, 1, start! Ja pierdzielę. Dobry jesteś. Dobrze. Gdzie ty trenowałeś te alkogogle? Co? Gdzie alkogogle trenowałeś? Na Woodstocku. Pięknie. Jest, brawo. O, udało się. Trochę zachwiało, ale... No i dojechaliśmy. Przejechaliśmy pierwszy międzynarodowy rajd rekordów polskiego Fiata, jeżeli dobrze powiedziałem nazwę. Witamy na mecie. Super. Super, jesteśmy. Karteczkę. Dzięki. To razem z kartą drogową oddajecie w namiocie Tekstara tam. Okay. Tu. Tak, a teraz wjeżdżamy sobie tutaj. No i słuchajcie, 90 km przejechane rajdu, bardzo przyjemnie. Jak Dominik? Malownicze tereny, tutaj wiesz, takie góreczki jakieś. No, jakieś. Bardzo przyjemnie, nie pogubiliśmy się. No, prawie tam, może z wyjątkami, ale nie było tragedii. Spodziewałem się, że ja jako pilot bardziej się pogubię, ale bardzo dobrze, Krzysiu, się sprawdziłeś. Dobrze, polecam się na przyszłość. Umiem czytać. Ze zrozumieniem. Pieczątki dostaliśmy, jest pięknie. I zobaczcie, ekipa tutaj już rajdowiczów zebrała się. I to już koniec rajdu, ale nie koniec imprezy pod tytułem Rekord Fiata, ponieważ jutro, czyli drugiego dnia, spotykamy się we Wrocławiu razem z rajdowcami, więc zapraszam Was już teraz na drugą część tej opowieści, tego filmu. A teraz jesteśmy na terenie Zamku Topacz, no i taki, można powiedzieć, klimat piknikowy, spotkania, rozmowy, o czym, no jak wiadomo, o dużych Fiatach, więc widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, hej!